Znamy już wzór na energię wewnętrzną jako funkcję stanu. Przypomnę Ci, że energia wewnętrzna to jest 3/2. W przypadku jednoatomowego gazu doskonałego to jest szczególny przypadek, ale w tym naszym przypadku to są 3/2 takiego iloczynu ciśnienia razy objętości lub też równoważnie, ponieważ mamy równanie gazu doskonałego, to jest również 3/2 liczby moli razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura. To jest to, co wiemy. I teraz przed nami kolejne wyzwanie, mianowicie policzymy sobie pracę, jaką wykonuje gaz, który się rozpręża w stałej temperaturze, czyli w procesie izotermicznym. Tutaj ten przedrostek izo może sobie skojarzyć, na przykład w chemii były izotopy. Były to atomy tego samego pierwiastka, ale o różnych masach. I tutaj ten przedrostek izo można tłumaczyć sobie jako takie same. Tutaj mamy taką samą temperaturę, izotermiczny. Proces, takie może trochę trudne słowo, ale warto je znać, bo może się pojawiać w książkach, na lekcjach, także warto je sobie zapamiętać. I proces izotermiczny to jest proces, który przebiega w tej samej temperaturze. I rozprężaniem się gazu w stałej temperaturze będziemy się zajmować. Policzymy sobie pracę, jaką gaz wykonuje w takim przypadku, ale zanim się tym zajmiemy, to zastanówmy się, co by było, gdyby nasz układ, niech to będzie znowu taki cylinder z tłokiem. Tutaj z góry tłok jest obciążony jakimiś kamykami. A tu mamy zamknięty gaz, jednoatomowy gaz doskonały, to już standardowo. Gaz o jakimś ciśnieniu, jakiejś temperaturze, jakiejś objętości, w jakimś dobrze określonym makrostanie. I teraz pierwsze, nad czym się zastanowimy, to co by było, gdybyśmy tutaj zdejmowali te kamyczki, gaz by się rozprężał, ale w takiej sytuacji, że nasz układ jest całkowicie odizolowany cieplnie od otoczenia, że żadne ciepło nie może do układu dochodzić, ani wychodzić z niego. Taki proces, jeśli gaz się będzie rozprężał w takich warunkach, taki proces nazwiemy procesem adiabatycznym. Tak, czyli powiedzmy jeden kamyczek usuwamy, gaz się troszeczkę rozprężył, o widzimy, objętość wzrosła, ciśnienie spadło, tylko mówimy, że to nastąpiło adiabatycznie. Co to znaczy? To znaczy, że nie weszło do naszego układu, ani nie wyszło z niego żadne ciepło, tak, czyli coś takiego. I co? No tak jak powiedzieliśmy, objętość trochę wzrosła, ciśnienie trochę zmalało, ponieważ tłok tutaj popchnął nasze kamienie do góry, no to znaczy, że została wykonana praca, tak? Proces adiabatyczny, czyli powiedzieliśmy sobie z definicji, ciepło dostarczone do układu, czyli wydzielone przez układ jest równe zero. I jaki wniosek na podstawie pierwszej zasady termodynamiki można wyciągnąć z tego? No więc tak, zmiana energii wewnętrznej to jest, jak wiemy, dostarczone ciepło, minus praca wykonana przez gaz, tak? Tak to sobie oznaczmy, że to jest praca wykonana przez gaz, a nie praca nad gazem. To jest ważne. Ciepło, które zostało dostarczone, to jest zero. Praca wykonana przez gaz jest dodatnia, czyli mamy minus pracę wykonaną przez gaz. I coś takiego zero minus coś dodatniego, no to jest mniejsze od zero. Zmiana energii wewnętrznej jest ujemna. Energia wewnętrzna spadła, a wobec tego, z tego wzoru, że energia wewnętrzna to jest 3/2 razy liczba moli razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura, mamy wniosek, że temperatura spadła, tak? Więc w przypadku procesu adiabatycznego spada temperatura. Czyli można już sobie wyobrazić, że jak będziemy mieli proces izotermiczny, to żeby tą temperaturę stałą utrzymać, będziemy musieli pobierać z zewnątrz jakieś ciepło. I teraz jak to zrobimy, żeby ta temperatura była stała? Tu mówiliśmy o procesie adiabatycznym. Ciepło dostarczane bądź też wydzielane przez układ wynosi zero, temperatura spada. Do tego doszliśmy. A teraz zajmijmy się naszym procesem izotermicznym, czyli głównym tematem naszego filmu. I teraz jak to zrobić, żeby temperatura pozostała stała? Więc robi się to tak, że umieszcza się nasz układ w kontakcie z tak zwanym rezerwuarem. Co to jest? Rezerwuar w temperaturze T, niech to będzie temperatura T1, ta, z którą teraz startujemy. I ten rezerwuar ma również taką temperaturę. I teraz, co to jest rezerwuar? Więc jest to taki bardzo, bardzo wielki układ, który jeśli zabierzemy od niego albo dostarczymy do niego skończoną ilość ciepła, to jego temperatura się nie zmieni. Tak, jest to pewna idealizacja, ale jakby się zastanowić, powiedzmy, na tym, że mamy dwa jakieś ciała, ciało A
i ciało B o temperaturach A i temperaturze B, i teraz między nimi, powiedzmy od A do B, przeszła jakaś ilość ciepła, oznaczmy ją przez Q. No i co? I wiemy, że energia wewnętrzna ciała A się zmieniła, powiedzmy spadła o Q, energia wewnętrzna ciała B wzrosła o Q, ale z drugiej strony coś takiego, ta zmiana to jest 3 drugie tam liczby moli materii w tym ciele A razy uniwersalna stała gazowa razy zmiana temperatury ciała A. No i tutaj dokładnie tak samo, tak? A wobec tego zmiana temperatury zarówno ciała A, jak i B jest, no tutaj pomijając już te 3 drugie, tą uniwersalną stałą gazową, jest proporcjonalna z jednej strony do wartości tego Q, tak? No powiedzmy, nieważne, czy to jest ujemna, czy dodatnia zmiana temperatury, liczy się, że jest zmiana, że temperatura się zmieniła, jest proporcjonalna do Q i odwrotnie proporcjonalna do liczby moli, czy też liczby cząsteczek zawartych w danym ciele. Tak? Więc powiedzmy, że na przykład ciało A jest małe, jest to na przykład jakiś pyłek, jakiś kurz i tam tych cząsteczek jest niewiele, powiedzmy 10 do, nie wiem, 10. Natomiast ciało B to jest coś wielkiego, to jest, nie wiem, wieża Eiffla na przykład i tam tych cząsteczek jest, powiedzmy, jest 10 do 30, załóżmy. Czyli liczba cząsteczek w jednym ciele jest dużo, dużo mniejsza niż w drugim. A wówczas widzimy, że jeśli nastąpi wymiana ciepła, przekaz ciepła od jednego do drugiego, no to odpowiednio zmiana temperatury w każdym z nich będzie odwrotnie proporcjonalna do liczby cząstek, więc do liczby moli, czyli liczby cząsteczek zawartych w danym ciele. Więc jeśli tych cząsteczek jest jakaś przeogromna ilość, wówczas ta zmiana temperatury będzie maleńka. I idea rezerwuaru jest taka, że idealizujemy sobie, że w tym rezerwuarze jest nieskończenie wiele cząsteczek i wówczas jeśli skończoną ilość ciepła taki rezerwuar odda albo otrzyma, to zmiana temperatury będzie równa zero. Jest to idealizacja, ale realizujemy ją, jeśli za rezerwuar uważamy ciało, w którym cząsteczek jest naprawdę bardzo wielokrotnie dużo, dużo więcej niż w naszym układzie. Tak więc wyobrażamy sobie, że nasz układ jest w kontakcie z tym rezerwuarem o stałej temperaturze, że może od niego pobierać ciepło, które nam zapewnia to, że temperatura jest stała. I co teraz się dzieje? Narysujmy sobie na wykresie w zależności ciśnienia od objętości. Znowu standardowo zabieramy jeden kamyczek, robimy naszą przemianę. No i znowu widzimy, objętość wzrosła po zabraniu jednego kamyczka, gaz się trochę rozprężył, ciśnienie troszeczkę spadło, natomiast temperatura jest cały czas równa tej temperaturze numer 1, cały czas mamy kontakt tu z tym rezerwuarem. Tak, i dzięki kontaktowi z tym rezerwuarem, tutaj po zabraniu kamyczka, w momencie kiedy tutaj nowy makrostan się stabilizuje, on ciepło przepływa w taki sposób, że jest utrzymywana stała temperatura. Tak, narysujmy to sobie na wykresie zależności ciśnienia od objętości. Tu objętość, tutaj ciśnienie. Powiedzmy, tutaj mamy taki nasz makrostan numer 1, objętość numer 1, ciśnienie numer 1. Dobrze, i teraz, ponieważ mamy gaz doskonały, to wiemy, że ciśnienie razy objętość to jest liczba moli razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura. Temperatura jest stała, więc ta strona, prawa strona równania jest stała, wobec tego możemy zapisać to inaczej, że ciśnienie to jest taki iloczyn przez objętość i jest jakaś stała przez objętość. Tutaj jak mamy takie zmienne ciśnienie i objętość, to może tego nie widzisz od razu, ale jeśli by sobie powiedzieć, że ciśnienie to jest jakiś Y, a objętość to jest, tak, bo Y oś tutaj, na osi tutaj pionowej, natomiast objętość możemy traktować jako naszego X-a, to wówczas funkcja jest w tej postaci i możesz od razu skojarzyć, że jest to hiperbola. Tak, w termodynamice na takich diagramach właśnie ciśnienia od objętości taką krzywą nazywamy izotermą. Tutaj kolejny makrostan będzie gdzieś, tutaj jakoś tam rysujemy tą krzywą, ale w taki sposób każdy punkt na tej krzywej spełnia właśnie to równanie. Tutaj jest to temperatura T1. O, gdybyśmy mieli jakąś inną temperaturę, to byśmy mieli inną krzywą, jakąś na przykład taką, tu jakieś T2, tak, możemy sobie inna temperatura, gdzie w tym przypadku T2 jest mniejsze niż T1. I teraz znamy tą funkcję, znamy jej wzór, znamy zależność funkcyjną ciśnienia od objętości i możemy policzyć pracę, jaką gaz wykonuje. No i jaka to będzie praca? Narysujmy sobie jeszcze raz. Wiemy, że praca wykonywana przez układ, przez gaz, to jest pole powierzchni pod wykresem ciśnienia w zależności od objętości. Teraz zaczyna się prawdziwe wyzwanie, mianowicie będziemy liczyć
całkę już do końca tego filmu. Jeśli nie chcesz tego oglądać, to nie oglądaj, zobacz dopiero wynik końcowy. Natomiast zachęcam Cię do obejrzenia i do prześledzenia tego rozumowania. Szczególnie jeśli znasz trochę analizę matematyczną, wtedy zdecydowanie radzę Ci to obejrzeć. Mianowicie tak, praca, czyli pole pod wykresem ciśnienia od objętości. W przypadku, kiedy znamy funkcję, mamy objętość początkową i objętość końcową. Liczymy całkę między tymi objętościami, od tej, co była na początku, do tej, co na końcu. Z tej funkcji ciśnienia, w zależności od objętości, po objętości. Tak, ile to wynosi? Tutaj mamy tę funkcję. Liczba moli razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura podzielona przez objętość, całkowana po objętości. To się równa, proces jest izotermiczny, temperatura jest stała, również liczba moli w naszym układzie jest stała, nie zmienia się liczba cząstek, cząstki nie uciekają i nie wpadają, a uniwersalna stała gazowa jest stała, czyli przede wszystkim mamy taki czynnik, a tutaj mamy coś takiego. Przypomnę Ci, że funkcja pierwotna od takiego wyrażenia, 1 nad x po dx, funkcja pierwotna od czegoś takiego, to jest logarytm naturalny z x, a dla x-ów dodatnich. To jest prawda, objętość jest dodatnia, więc się nie przejmujemy. A wobec tego tutaj będziemy mieli tak, ta stała przed wszystkim, natomiast tutaj logarytm naturalny z objętości w granicach od tej objętości, co była na początku, do tej objętości, co była na końcu. Tak, co to będzie? Oczywiście różnica tych wartości, tej funkcji policzonych w tych dwóch punktach, końcowym i początkowym. Tak, taka różnica z własności logarytmów. Różnica logarytmów to jest logarytm ilorazu, czyli ostatecznie to będzie nRT razy logarytm naturalny takiego stosunku objętości końcowej do objętości początkowej. To jest praca w procesie izotermicznym, więc jeśli znamy w naszym procesie, znamy tą temperaturę, która jest stała i znamy objętości końcową i początkową, to możemy z tego wyznaczyć wykonaną przez układ pracę. Dobrze, a ile ciepła zostało pobrane przez układ? Bo tak jak mówiliśmy, gdyby nie było wcale pobierane ciepło, to temperatura by malała, to sobie powiedzieliśmy już tutaj, mówiąc o procesie adiabatycznym. A ponieważ temperatura jest utrzymywana stała, to skoro układ wykonuje pracę i traci jego cząsteczki swoją energię kinetyczną poświęcają na wykonanie pracy, to żeby temperatura była stała, to musi to być rekompensowane przez jakieś ciepło pobrane z zewnątrz. A ile wynosi to ciepło? No więc tak, wiemy, że energia wewnętrzna wyraża się następującym wzorem. Liczba moli, uniwersalna stała gazowa, a tutaj mamy temperaturę, tak? Jeśli temperatura jest stała, to i energia wewnętrzna jest stała. Tak, no i liczba moli też stała. Nie rozważamy układów otwartych, z których cząsteczki uciekają albo do których wpadają, więc to milczące założenie zawsze, że mamy stałą liczbę cząsteczek. Więc jeśli temperatura się nie zmienia, to i energia wewnętrzna się nie zmienia, tak? Czyli zmiana energii wewnętrznej w takim procesie wynosi 0. A z drugiej strony wiemy, że zmiana energii wewnętrznej, co powiedzieliśmy, że to jest 0, to jest ciepło pobrane do układu minus praca wykonana przez układ. Tak, coś takiego wynosi 0, to jest dodatnie, a wobec tego ostatecznie to ciepło jest po prostu równe wykonanej pracy. Dokładnie kompensuje tutaj w tym bilansie energetycznym, w tej pierwszej zasadzie termodynamiki, dokładnie nam rekompensuje tą pracę, którą wykonał układ. I to często tak się na tych wykresach zaznacza, że w takiej sytuacji ciepło dopływa z zewnątrz do naszego układu. Tak? I możemy to sobie tłumaczyć w taki sposób, że ciepło wchodziło po to, żeby utrzymać stałą temperaturę, podczas gdy gaz cały czas wykonuje pracę i traci, cząsteczki tracą energię kinetyczną właśnie na wykonanie pracy. Więc żeby ta średnia energia kinetyczna, czyli temperatura była stała, to musi dochodzić ciepło z zewnątrz. Tak? Czyli inaczej mówiąc, po prostu to ciepło kompensuje dokładnie wykonaną pracę, wobec czego temperatura jest stała i energia wewnętrzna jest stała. Temat nie był łatwy, mam nadzieję, że udało Ci się prześledzić cały wywód i że było to dla Ciebie ciekawe. Do usłyszenia.